Ostrog. W malowniczym Polesiu leży niewielkie miasteczko, imię którego wpisane złotymi literami w historię Rusi Kijowskiej. Możliwe, w dawne czasy na tym miejscu nasze przodki Słowianie zbudowali wioskę i dla bronienia się otoczyły ją częstokołem. Takie wzmocnienie nazywało się Ostrog. A może było całkiem inaczej i miasto zawdzięcza wyspom na brzegu rzeki Wilii, dlatego że otrzymało swoją nazwę. Tak czy inaczej, miasto ponad 900 lat. W XIV-XVII wieku Ostrog stał siedzibą księży ostrowskich. To były najlepsze jego czasy. Wtedy Ostrog nazywali wołyńskimi Afinami. Prawie 300-lecie miasto było rezydencją rodu ostrowskich, który podarował Ukrainie znanych wojewod, mecenatów, budowniczych, pokrowicielów cerkwi prawosławnej, niekoronowanych władców Rusi. Najwybitniejszym spośród ostrowskich księżów stał Konstantyn. On miał na służbie 280 tysięcy osób, a jego koszt za rok składał koszt dalego niebitnego cara Iwana Groźnego 10 milionów złotych. Dzięki Konstantynowi w 1576 roku powstała Ostrowska Słowiańsko-Greko-Łacińska Akademia, pierwsza szkoła wyższa w Ukrainie. Za koszt księży przy Akademii była założona drukarnia, która wydała pierwszy w świecie Stary i Nowy Testament w cerkwi słowiańskim języku. W XVI wieku Ostrog całkiem stał się kulturną stolicą. Tam był zamek, 3 pałace, 9 cerkwi, kościół, 2 synagogi i nawet meczet. W Ostrog przyjeżdżali goście z całej Europy. Dużo czasu uciekło z tych pór, ale Ostrog i dziś nie utracił swojej osobliwości i gościnności. Tak samo wysoczy nad rzeką wielki zamek. W dawnej kamiennej wieży można zobaczyć salę bankietową i pałatę zbrojną. Interiery niektórych pokojów są wyglądzie XVI wieku. Obok kamiennej wieży rozmieszczona wieża nowa, zbudowana za włoskim przykładem. Kupole Bogojeleńskiego Soboru są nie tylko dominantą miasta, a jeszcze są częścią ostrowskiego herbu. Niedaleko bieleje marmurem Uspieński Kościół. Wieże łódzka i tatarska swoją pięknością i potężnością zostawiają niezapomnialne wrażenie. Przy spotkaniu z tymi świadkami epok wy odczujecie prawdziwe tchnienie historii.